Maciej Dobrowolski, kłaniam się nisko, ze mną w studiu ksiądz Marek Kanclerz, wikariusz parafii w Dobrzyniewie Kościelnym. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry wszystkim. Ja zawsze się pytam, to co ten Bóg ma nam szczęścić, żeby nam było szczęśliwie w życiu? No po to przyzywamy Boga, żeby nam było szczęśliwie w życiu codziennym, żeby ta codzienność nie była szara i ponura. Ale to musimy się Bogu przypominać w ten sposób? Bogu i ludziom. Musimy o tym pamiętać, że nad nami jest Bóg, a z drugim człowiekiem jesteśmy niejako związani z sytuacją w pracy, w domu. Zawsze jest ważny w drugim człowieku Bóg. Ale ja jeszcze raz gdzieś, bo nie do końca rozumiem, no skoro Pan Bóg wie dobrze, jak ma nam być dobrze, to po co my musimy się Panu Bogu przypominać modlitwą i takimi rzeczami, jak witając się mówimy szczęść Boże. Pan Bóg o nas pamięta, tylko nie ludzie zawsze nie pamiętają o Panu Bogu. I chociażby przez takie pozdrowienie wyrażamy swoją przynależność do Boga, tak? Ale też pamiętać, proszę, że musimy o tym pamiętać, że Pan Bóg dał nam wolną wolę i człowiek w każdej chwili swojego życia, w każdej podjętej decyzji może wyrażać wolę Pana Boga, bądź sprzeciwiać się woli Pana Boga. Czyli mówiąc wprost, może w uproszczeniu, być dobrym albo złym. Tak. Ale zło jest ciekawsze, atrakcyjniejsze. I bardziej krzykliwe niż dobro. O tak. O tym przekonujemy się na co dzień, bo o dobru, o jakimś geście miłości wobec drugiego człowieka mało kto mówi. A jeśli ktoś coś złego, o tym wszyscy starają się mówić, pamiętać, pisać. Jak się księdzu pracuje w Dobrzyniewie? Bardzo dobrze. Nie wiem, czy ja tam pracuję. Posługuję bardziej. Moja tam przebywanie, tam bycie w parafii jest dla mnie wielkim odkrywaniem, powołaniem. To nie jest duża parafia. Nie jest duża parafia, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że nie ma tam co robić. Jest dużo pracy, ale praca jest taką satysfakcją dla mnie. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach mówi się i widzi się, że to nie są łatwe czasy w ogóle dla ludzi i niełatwe dla Kościoła. Oczywiście, że czasy dzisiejsze są trudne, ale można powiedzieć, że zawsze były trudne czasy, kiedy człowiek nie rozumie drugiego człowieka. Wtedy zwycięża zło, wtedy zwycięża grzech, ale jeśli staramy się w jakiś sposób temu zaradzić, to w trudnych czasach potrafimy być radośni i pomagać innym w tym, czym my potrafimy. A propos tego pomagania, to właśnie pomaganie nas na siebie naprowadziło i to stało się pretekstem naszego dzisiejszego spotkania. Już za kilka dni, już bardzo niedługo, 18 listopada, coś ważnego będzie działo się w księdza parafii. Co to będzie? Tak, to prawda, co Pan mówi. Otóż spotykając się z ludźmi, a zwłaszcza z moją taką parafialną grupą ewangelizacyjną, chcieliśmy coś zrobić dobrego, takiego w szerszym zakresie niż ramy parafii, granice parafii i wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić bal, który będzie czymś wyjątkowym, nie takim codziennym, szablonowym balem, jakie się odbywają, ale podjęliśmy wspólnie taką inicjatywę zorganizowania balu charytatywnego. Ten bal nie tylko ma na celu nas zjednoczyć w radości, przeżywaniu tego czasu, ale również też ma też nas otworzyć na dobro drugiemu człowiekowi. A konkretnie? A konkretnie wybraliśmy, i to nie całkiem przypadkowo, pomoc dla takiej małej dziewczynki Oli Warelis. Mała Ola choruje? Potrzebuje pomocy? Ola choruje już w łonie matki, kiedy mama Oli była w ciąży. Lekarze stwierdzili poważną wadę serca. Były przeprowadzane jakieś tam zabiegi. No i kiedy Ola się urodziła, lekarze potwierdzili swoją diagnozę, wykonując liczne badania, że Ola ma poważną wadę serca, potrzebuje hospitalizacji, no i przede wszystkim operacji potrzebuje, kosztownej operacji. Tutaj lekarze w Polsce nie są w stanie pomóc Oli. Jedyną pomocą jest operacja w Stanach Zjednoczonych. To musi kosztować. To jest niewyobrażalne pieniądze dla zwykłego człowieka. Nikt w stanie osobiście nie jest zapewnić takiej kwoty na pokrycie kosztów tej operacji. A jaka to kwota? To jest kwota prawie 5 milionów złotych. To... Ile brakuje? No brakuje jeszcze 30%, jak sprawdzałem dzisiaj, to jeszcze brakuje 30%, ale widzę, że ta kwota na... 70% zostało zebranych, proszę księdza, z 5 milionów 3,5 miliona. Jeszcze już niedużo zostało, ale jeszcze brakuje i chcemy to jakoś przyspieszyć, ponieważ Ola z mamą razem wyjeżdżają do Bostonu 4 grudnia. No i musimy pomóc jakoś tej dziewczynce. Ile Ola ma lat? Ola ma ponad 2 latka. To maleństwo jeszcze, ani nie pogada jeszcze z wami, ani nie zwierzy się z tego, jak się czuje, jak się bawi. Ona jest bardzo pogodna, ona ich, no nie rozumie, przeżywa to swoją chorobę na sposób dziecięcy, tak? Bardziej przeżywają to rodzice, bliscy, rodzina, tak? Ola na swój sposób jest bardzo radosną dziewczynką. Można zapytać, dlaczego Ola? Przecież tyle jest ludzi, dzieci potrzebujących i to wcale nie przez przypadek wybraliśmy Olę, podjęto taką decyzję z tą grupą ewangelizacyjną, ponieważ Ola i rodzice mieszkają nieopodal naszej parafii, no i o tej potrzebie dla Oli w ostatnim czasie jest dosyć głośno w mediach, tutaj w naszym środowisku Podlasia, bo nie tylko Białegostoku, ale Podlasia. No i podjęliśmy tą decyzję, że właśnie Ola. Trudno wszystkim dzieciom pomóc, ale możemy to zrozumieć, chorobę człowieka dorosłego, kiedy choruje, no jakoś to możemy próbować zrozumieć, wytłumaczyć, ale kiedy choruje małe dziecko, to ludzki rozum jest za mały, żeby to wszystko pojąć, serce się otwiera. Mamy dużo ludzi dobrej woli, pomagających, jak patrzę, co jakiś czas otwieram stronę internetową, gdzie jest zbierana, gdzie są zbierane ofiary na pomoc dla Oli, no to serce się buduje, że ta kwota coraz rośnie. Gdzie to można sprawdzić? To możemy sprawdzić na stronie internetowej Siepomaga. Wpisujemy Ola Warelis. Ola Warelis i tam możemy przekazać. Też przy okazji chciałbym poprosić was, drodzy słuchacze, że jeśli macie taką wolę, możliwość i chęć oczywiście, to prosiłbym o przekazanie. Nie chcę prosić o jakieś tam miliony, ale jeśli przekaże, bo milion może przekazać 1 czy 2 osoby, ale jeśli my podejmiemy taką akcję i każdy słuchający tej audycji, czy to któraś osoba przekaże, nie wiem, 5-10 zł wpłaci, to nie są duże pieniądze. Przecież większe pieniądze na coś innego, jakieś takie słodycze. Czy... Mówiąc wprost, paczka papierosów kosztuje 15 zł albo i więcej. Ja nie palę, ale mniej więcej tak, prawda? Nie wiem. To w takim razie powiedzmy, ile kosztuje czekolada duża z orzechami, ksiądz wie? Taka duża. Po tych podwyżkach ostatnich jakieś 11-12 zł. Ja niestety wiem, bo lubię i powstrzymać się nie mogę, dlatego jestem jawno grzesznikiem. W związku z tym jedną czekoladę mogę nie zjeść, nic się nie stanie. A taki gest niech to będzie... Można, tak. My tu się śmiejemy oczywiście, ale sprawa jest poważna. To, o czym mówimy, to jest subkonto Fundacji Siepomaga. To jest takie oddzielne, wytłumaczę tym z Państwa, którzy może jeszcze nie mieli kontaktu z taką formą. To jest najpierw taką osobę bardzo się sprawdza. Ona musi przedstawić odpowiednie dokumenty, że choruje lub ktoś bliski choruje. To jest weryfikowane, sprawdzane. Dopiero Fundacja Siepomaga pozwala na założenie, wyodrębnia subkonto. Widać tam kwotę, jaka jest zbierana, ale też widać na bieżąco kwotę, która już jest zebrana. Wtedy widać to, o czym ksiądz powiedział. Na Siepomaga. Tak. Ładnie wytłumaczyłem. Bardzo ładnie. Ale wystarczy wejść, to się bardzo prosty sposób przeklikuje, żeby robić wpłatę. Wystarczy wpisać w internecie, w Google'ach Ola Warelis Siepomaga i zostaniemy przekierowani na tą stronę bezpośrednio. To, co pan powiedział, to jest prawda, to jest potwierdzone, to nie jest jakaś tam akcja niepotwierdzona, czy zbieranie przez jakichś tam oszustów, których no, w dzisiejszych czasach też nie jest mało, także to jest zweryfikowane i to rzeczywiście te pieniądze konkretnie na tą osobę, na tą dziewczynkę Olę są przykazane. A Państwa gościem i moim jest ksiądz Marek Kanclerz, wikariusz parafii w Dobrzyniewie Kościelnym. To jest bardzo niedaleko od Białegostoku to Dobrzyniewo Kościelne. To jest dobrze i źle, bo kiedy taka miejscowość jest dalej od aglomeracji, to ci ludzie jakoś tak bliżej siebie żyją. A kiedy jest bliżej takiego choćby miasta jak Białystok, to ludzie, a może jest inaczej, zamykają się w domach po powrocie z pracy. Może nie tyle się zamykają, ale kiedy wracają z pracy, ze szkoły do swoich domów, to najpierw muszą swoimi tam rzeczami się zająć, obowiązkami. Natomiast też jest wielka otwartość tych ludzi. Rzeczywiście można to widzieć pewną taką specyfikację tej parafii, natomiast mieszkają tam ludzie dobrego serca, otwarci, kochający i Boga, i Kościół, i ludzi, także doznaję na co dzień wielkiej życzliwości i staram się w jakiś sposób to odwzajemnić. Czy kochają Boga i Kościół i ludzi, czyli są niemodni? Odstają od dzisiejszych czasów i standardów. Podpuszczam księdza. No oczywiście, można i w taki sposób, bo dzisiaj dużo więcej słyszymy o złym kościele grzesznym, o księżach, o ludziach, którzy gorszą innych. Ale to nie jest niestety kłamstwem w wielu przypadkach. Kłamstwo, no bo takie sytuacje są, ale tych sytuacji, takich osób jest niewiele. Ale dużo więcej dobra dokonuje się w Polsce. A dobro jest nieatrakcyjne, o tym już powiedzieliśmy. I niemodne dzisiaj, i niekrzykliwe, ale dobro, miłość jest cicha i pokorna. Czeka na swoje zwieńczenie, na swój sukces. A dlaczego mamy być dobrzy? Bo człowiek z powołania, z aktu stworzenia jest dobry. W każdym człowieku jest dobro, w każdym człowieku jest cząstka. Naprawdę? Boga. Tak. Nie wierzę, jeśli mi się kilka przykładów takich postaci historycznych ciśnie na usta, typu Hitler, typu Stalin. Czy ksiądz uważa, że w tych ludziach także było dobro? Myślę, że tak. Jestem przekonany, że w tych ludziach było dobro, tylko w jakimś momencie ich życia coś się zadziało, że zwyciężyło zło, pycha, brak pokory jakiejś, miłości, żądza. To, co oddala człowieka od Boga, od miłości. Dzieci z natury są dobre. Człowiek z natury jest dobry. Dzieci są szczere, dzieci są bezgranicznie ufne. Tą ufność widać w tym takim otwartości dziecka, szczerości. Dziecko, nawet kiedy zapytamy się, to one wszystko powie, nawet takie rodzinne jakieś tam sekrety, tak? Bo jest ufne. A propos tego, co było przyczynkiem do naszego spotkania, balu charytatywnym, który przypomnę 18 listopada. Powiedzmy coś więcej jeszcze o tym wydarzeniu 18 listopada, ale gdzie? Ten bal charytatywny odbędzie się 18 listopada, tak jak Wam wspomniał, w dworze Czarneckiego, w Porosłach, w większości znanym miejscu. Będzie tam bal charytatywny, podczas którego będzie wiele atrakcji, chociażby takich jak występy zespołów, kapeli takiej ludowej, zespołu góralskiego Narwańcy. Będzie też pokaz iluzjonista. Ale górale z Podlasia czy górale? Właśnie górale z Podlasia, o charakterze góralskim kapela. Też będzie prowadził tą całą imprezę DJ, także nie zabraknie dobrej muzyki i oczekiwań. Oczywiście przy tym będzie można skosztować coś dla ciała, coś dla ducha, no ale też będzie przeprowadzona akcja charytatywna, licytacje. A to ja się muszę zapytać, gdzie takie szczegóły możemy my jako wzrokowcy znaleźć? Gdzieś w internetach jest to opisane konkretnie? Tak, takie szczegóły są, informacje bliższe można znaleźć w internecie, na Facebooku parafii, bądź też... Parafii w Dobrzyniewie. Parafii w Dobrzyniewie też, bądź wpisując w Google'ach licytacje dla Oli Warelis, tam wszystkie szczegóły znajdziemy, które byśmy chcieli. Ale jak już odpalimy ten internet, to szanowni państwo, niezależnie czy w telefonie, czy w waszych komputerach, laptopach, czy gdziekolwiek, to najpierw, zanim będziecie googlać gdziekolwiek, to po prostu wpiszcie Siepomaga. I tam znajdziecie imię i nazwisko. Jeszcze raz przypomnijmy dokładnie imię i nazwisko Ola. Ola Warelis. Mała Ola Warelis, która potrzebuje naszego wsparcia, naszej dobroci, ale przy tym też pamiętajmy, że bal balem, ale cel szczytny to jest dobro, które powraca. I jestem takiej zasady, że jeśli jesteśmy zdrowi, potrafimy się cieszyć swoim życiem, to lepiej pomagać, jak prosić. Obyśmy nie byli w takiej sytuacji nigdy, jak dzisiaj jest Ola i jej rodzice, którzy proszą o wsparcie, bośmy lepiej pomagać, jak prosić. No tak, coś w tym jest. Ale życie jest różne. Może dzisiaj możemy my pomagać, a za jakiś czas będziemy potrzebowali i my tej pomocy. Nie wiemy o tym. To prawda. Księże Marku, czy na tą imprezę charytatywną 18 listopada każdy może wyjść? No to oczywiście. Wystarczy w internecie, można znaleźć też formularz zgłoszeniowy. Możemy tam się wpisać, zadeklarować kwotę wpłaty na ten bal i oczywiście dostaniemy potwierdzenie. Każdy może się zapisać, każdy może przyjść, nie ma tutaj żadnego ograniczenia, nie będziemy nikogo weryfikować. Nas w tym momencie ma jednoczyć, ma nas gromadzić dobro, miłość i przede wszystkim pomoc dla Oli Warelis. A ja dziękuję księdzu za dzisiejsze nasze spotkanie. Przypomnę, że 18 listopada impreza charytatywna, ale na początku grudnia mija ten ważny termin do zebrania pieniędzy, o które teraz wszyscy walczycie, bo to nie jedna impreza w mieście i regionie się odbywała, jeszcze pewnie kilka się odbędzie. Proszę pamiętać imię Oli, nazwisko Warelis. A dzisiaj o tym wszystkim opowiadał ksiądz Marek Kanclerz, wikariusz parafii w Dobrzyniewie Kościelnym. Dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję za spotkanie, za miłą rozmowę, szczęść Boże.